Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z GTA Online. Ej, kurde, nigdy się nie siłowałem na rękę, nie, serio, wybaczcie, ale... Naprawdę, patrzyłem na statystyki mojej postaci i siłę ma kiepściutko. Więc zmieńmy tylko na non-stop pop i poczekajmy, aż gości wystartuje. I jak wygląda siłowanie się na rękę? No właśnie. Tego nie wiem. Zobaczymy. Przekonamy się. Aż troszeczkę trochę mi wstyd, że w 241 materiale dopiero pierwsze siłowanie się na rękę. No ale też nie było gry w tenisa z jakimś innym graczem i tak dalej, i tak dalej. No są lepsze rzeczy, które tutaj można robić pewnie. No ale dobra, dobra. Jak wygląda siłowanie się na rękę? Maszowanie przycisków? No widzę, kurde, dwóch gości w garniturach. Z czego jeden w masce. Jak? Przeciwnik... szybko poruszaj... W osi poziomej. O shit. No. I przegrałem. Ej, ale nie, serio, bałem się opada przez sekundę. Ej, że rewanż. Ach, kurde, od razu. No dobra, no przegrałem, spoko, ale może rewanżyk, naprawdę. Ja, wow, to już było to? To już było to? Serio? Wow! To nie było godne loading screenu. Naprawdę, to nie było godne loading screenu. No dobra, ładnie się zaczyna. Nie, ale serio, to myślałem, kochanie, żeby w dzisiejszym odcinku nie robić challenge, bo potrzebuję do tych challenge pieniędzy, żeby się należycie przygotować, więc dzisiaj sobie wykonamy albo jakąś misję, albo jakąś akcję spróbujemy przeprowadzić. No byle, coś byleby zarobić. Bo samochód już sprzedałem za 3000, no ale sorry, 3000 to jest trochę mało. No i w międzyczasie jeszcze gościa z nagrodą za 9000 zabiłem. No tak się napatoczył akurat. Tuż przed momentem, jak wcisnąłem w Elgato przycisk record. No, ale nie, ale serio, widzicie to? Jak długi loading screen po jednym siłowaniu się na rękę. I w ogóle nie wiem, czemu przegrałem tak właściwie. W pewnym momencie zwątpiłem, czy mój pad to wytrzyma, jak tak lewo i prawo gałkę naparzałem. No, może dlatego. Przez te moje wątpliwości i opieszałość. No ale dobra, niech ten loading screen już zniknie, a ja się w tym czasie wody napiję, wybaczcie. Dobra, no nareszcie, kurde, zniknął. Wow. Nie, serio, trochę się naczekałem. Masz do przystępne zaproszenie do akcji? Ale też moment. Za to, że koleś nie chciał rewanżu. Ale tak na oczach policjantów, ale to było głupie. Ale dobra, to jest moja bryczka. Całkiem ładna, dobrze się prezentuje. Trzeba przyznać. Teraz tak, ile nas jest? Aha, 19. Już się przestraszyłem, że tylko 3. A wśród tej trójki nie ma mnie. Takie jaja. Nie, dobra. No, może będzie próbował mnie teraz zabić. To pochylę główkę. Dobra, oj shit. To było niewskazane, wybitnie. Dobra, nie, sorry, muszę tu odbić. Oj, oj, ale zakamarki. Czy tutaj sam nie pogubię? Aby na pewno. On, gdzie on jest? Musi być na górze. Albo zaraz przeskoczy przez płot. Ej, właśnie. Wow, idzie przybijać płoty, zapomniałem. No i sobie tędy pojedziemy. No i pięknie, i nawet pościg policyjny udało się zgubić. Ej, nie jest źle, po prostu nie jest źle. Dobra, tu kolejny koleś, czyżby ten Glasgow, czy tam Glow, coś tam? Jeżeli tak, to wiedzcie, że zrobię mu z dupy jesień do wieczora. Nie, ale to chyba nie było on akurat. Nie, o, to wy na mnie wpadliście, to nie ja, odsunąć się, wypieprzać wręcz, bym powiedział. Nie, ale dobra, skoro nie jestem już ścigany przez policję, to można od razu wskoczyć do jakiejś akcji, tylko nie z poziomu telefonu, piechol. Tylko tutaj. Online, akcje. Może stwórzmy z zaznaczonych, bo pamiętam, że zaznaczyłem sobie... No właśnie, jakiś deathmatch? Zaznaczyłem sobie... PS4 weekly blowjob? Nie no, co my tu mamy? To teraz kurczę pytanie, czy pamiętam, w co grałem? No ten wygląda nieźle. Nie, serio, dobra, jedziemy z tym. Może pekiel też będzie należyty za przejście. No, tylko czy teraz znajdziemy chętnych na weekly blowjob? No, nie powinno być z tym problemów, tak szczerze. Ej, kurczę, no nie wiem. The building jumpers race will be replaced. A, building jumpers! A nie blowjob. No, sorry.
No to, ej, sorry, widzisz BJ, no to co sobie myślisz? No brazylijskie jiu-jitsu nie, bo tam jest BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. No, jedyne BJ, jakie ja znam, to jest, no, właśnie. No nie no, Building Jumpers, no oczywiście, oczywiście, o to mi chodziło od samego początku. Żartowałem z tym blowjobem. Nie, nie, will be replaced with a virgin BJ every Thursday by 11 PM Eastern Standard Time, jeżeli dobrze rozkminiam ten skrót. Bookmark is BJ to gain access to each new edition, enter Lord in the tag search box of the... No, no, bla, 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 bla. Liczba okrążeń? Niech będzie jedno, bo widzę 76% tylko. Blokada widoku? Nie, 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 nie. Radio? Dobra. Zatwierdzamy ten bezkontaktowy wyścig, wysyłamy zaproszenia i gramy, ale żeby nie być posądzonym o bycie frajerem, zaprośmy członków mojej ekipy, czyli chyba, ej, Michaś, te 91? Nie, on nie jest członkiem ekipy przecież, nie ma zioma. Deskorian, z tego co wiem, tutaj jest tylko w morderczych lamach na PlayStation 4. Nie no, reszta z was, Chief, Leonidas, Sebaderen i Kutax. Kakatax oczywiście, żartowałem. Nie obrażaj się. Nie, mam nadzieję, że wy siejecie należyty przypał, kurczę, w serwerach, znaczy na serwerach na Xboxie 360 i na PlayStation 3, co po niektórzy z was. O, o, uwaga, już mamy trzech. Nie no, sorry, kurczę, że tak się nasza grupa rozdzieliła. W sumie jeszcze nie mieliśmy zbyt wielu okazji, żeby razem wspólnie zagrać. No a tutaj patrzcie, co się stało. No przejście na czwartą PS trójkę. Czy na czwartą PS trójkę? Tak, brawo, brawo, brawo. Mózg teraz ale zatoczył koło. Koło od głupoty do debilizmu. Nie, dobra, jedziemy z tym koksem. Wystarczy pięciu graczy, mi się wydaje. Z czego jeszcze widzę? No, chyba trzech Polaków. No nie, nawet czterech. Dobra, NTT. A, tylko NTT. No to dobrze, akurat jestem wprawiony w prowadzenie tego pojazdu. Salucik w waszą stronę, panowie. Potwierdzamy, kontynuujemy. Jeszcze jeden salut, jakby ktoś myślał, że to był przypadek. Gotowy do gry. 31 wygranych, 93 przegrane. Mimo wszystko rajdowiec. O niezbyt chlubnym rekordzie, no ale cóż. Ej, czy on stał bokiem? Widzieliście to? Mik, mik, mik. Ej, dobra, spróbujemy ich wybić z rytmu. Go! Chyba udało mi się z turbo, dobrze. O shit, dobra, co tu jest? Aha, aha! No to sobie poleciałem. Nie wiem, gdzie mam lecieć, to jest najlepsze. Aha, na pewno nie tu. No na pewno nie tu. Dobra, który jestem? Ostatni już? Czyżby? Czyżbym był ostatni? Ej, nie, przy takiej muzyce ja uwielbiam grać, jak mam słuchawki. No mega turbo wkręta. Moment, jak? Gdzie teraz? Przepraszam bardzo. Ej, tam znowu? Nie, no jak ty się kręcisz? Ej, ej, o! No ci powiem! Świetny triczek na halfpipe, tylko to samobójstwo niewskazane. No co zrobić? Dobra, jedziemy, jedziemy. Do... No nie tak, kurczę, pod kątem. No, no nie, 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 no właśnie o tym mówiłem, no. Żeby nie w ten sposób, nie w ten sposób. W ogóle widzieliście, gdzie się wmontowało NTT? No nie pikuj! Co ty wyprawiasz? Dobra, ciśnij, 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 ciśnij tu na prawo. Naprawcie, naprawcie, tu. Dobra. Wzięte. Teraz gdzie jest drugi, gdzie jest kolejny? Oj, nie wiem, czy to wyląduje, nie wiem, czy to wyląduje. Jest! Hamuj! Jest! Bez tego, bez respawnu. Dobrze, 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 spoko. Run away, run away, run away from this motherfucking idiot. Nie, dobra, oj, tego nie wyląduje. No nie, 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 dobra, to już respawnik może. No właśnie. Tam ludzie popełniają samobójstwa, chyba nie pamiętając, że jest coś takiego jak respawn. Oj, krzywo, krzywo, krzywo. Ej, czyli co takie wyścigi po halfpipe, ej. Całkiem pomysłowe, powiem szczerze. Dobra, nie jestem pierwszy, niedobrze, ale moment, może mi się uda obrócić auto. Należycie. O shit! Prawie. Ale. I tak jest nieźle. Ej, jestem drugi i skończę. Jestem pierwszy! Woohoo! Yeah!
This is how we do it. Na 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 na. Wow, shit. Widzieliście tą okropną scenę? Jak płynący kierowca wysiadł z pojazdu? No bardzo nieprzyjemna sytuacja. Nie polecam. Nie, dobra, ale... Dobrze, dobrze. Do statystyk doliczamy jedną wygraną. Szanowni Państwo, dobra, chyba stworzymy sobie jeszcze jedną akcję. No ale ile? Ile? 890? Ja to miałem zarabiać. Kurde, nie. Shit. Nie no, w ogóle... Do kogo jest podobny Super Lama, jak sądzicie? Jest postać ze świata gier, do której Super Lama w tej PS4-kowej edycji, w tym PS4-kowym wydaniu jest bardzo podobny. No, podam skrót wam. Jeżeli ktoś odgadnie w komentarzu, to fajnie. RDR. RDR. Roman Dariusz. Roman. Chyba, że wolicie imiona żeńskie, no to Roma. Tej na D? Danuta. I Roma jeszcze raz. Skoro mam takie problemy z imionami żeńskimi. Nie, ale dobra, serio. Teraz trzeba jeszcze raz stworzyć akcję, bo widzę... Zaproszenia są bardzo często akceptowane przez innych graczy, zwłaszcza Polaków i zwłaszcza do fajnych akcji, więc można coś wybrać. Kurczę, może ten deathmatch wewnątrz, przepraszam, wewnątrz siedziby FBI. No, to by było ciekawe. Bo wnętrze tej siedziby widziałem tylko raz w misji w singlu. A to było, kurczę, chyba jeszcze w 2013 roku, albo jeżeli nie w 2013, to na początku 2014. I zwróćcie uwagę, jak mówię 2014, a nie 2014. Naprawdę, odmieniamy tylko ostatnie liczby. No wyobraźcie sobie liczbę 2 500 000 9. I powiedzmy, taka liczba zawodników brała udział w jakimś biegu. I ktoś był na 2 miliony 500 tysięcy... Nie, ktoś był ostatni po prostu. To jakbyście to powiedzieli? Ktoś był 2 500 tysięczno 9? No nie, ktoś był 2 500 000 9. Proste. To jest dla ułatwienia. Język polski ma zasady tak skonstruowane, żeby to wszystko było ładne, przejrzyste i służyło, kurczę, ludziom. To nie jest utrudnienie. Wszystkie zasady, wymowy. Wyścig lądowy, trasa 68. Ej, tak, dobra. Czemu nie? Z nimi właśnie przed chwilą jeździliśmy. Więc można liczyć na jakąś ekipę już obecną. Tylko, kurczę, ja chciałem coś stworzyć. No ten deathmatch za mną chodzi, no. Ale spokojnie, no to jeszcze przyjdzie czas. Oj, kurczę, oh, shit. Wow. Ale ekipa. Ale dobra, już dołączę jeden, zaraz dołączę pewnie i drugi, no pewnie. I trzeci, i czwarty. Ło, kurde. Ale kontaktowy? A, sportowe, nie super samochody. Ej, ale moment, ja mam coś sportowego. Wapka jest chyba uznawana za sportową, prawda? Ej, to by w sumie teraz nawet nie było głupie, jakbym uzbierał multum siana, multum pieniędzy. O, niestandardowy Elegi, niestandardowy sultan. Ej, mam sultana? Ło, nieźle. Ej, a kit? A pojedźmy moim niestandardowym Elegi. A, no nie, no dobra, co tu mamy innego? A kit, weźmy Wysia. Salucik. Na którym zrobiliśmy stopklatkę. A właśnie, nie puściłem wam klaksonu z mojego Entity. Przypomnijcie mi, jakbym zapomniał. Bo znalazłem bardziej odpowiedni klakson dla Super Lamy niż to. No i znowu z turbo. Pięknie, radyjko ustawione. Jestem pierwszy, ale nie można mi pozwolić na tunel aerodynamiczny. Będzie mnie chciał obrócić, będzie mnie chciał obrócić. Ale kurczę, nie udało mu się. Coś wolne jest to moje auto. Wygląda ładnie, niech będzie, ale... Oj, ale ich poobracałem niestety. O kurde. Wybaczcie, to nie było moim zamiarem, po prostu chciałem się dostać jak najszybciej do checkpointu. Ale w sumie to nie jest też głupie, żeby ich obracać po prostu. Za każdym razem, kiedy będę kogoś mijał. No bo to jest pewne, że będę, no bo jestem w jego tunelu aerodynamicznym, no muszę być szybszy. Ale też kurczę, o właśnie. Coś w ten deseń, coś w ten deseń. No mega chamsko teraz się zachowałem i to jest mega chamski styl prowadzenia wyścigu, no ale ej. No ale ej. No tak jest lepiej. O kurde, patrzcie jak pojechał tym Zionem. Chyba to był Zion, nie? Oj, kolo. Nie zajeżdżaj drogi. Wszystko możesz robić, ale nie zajeżdżaj mi drogi, proszę cię. No, bo idzie mi całkiem nieźle.
Całkiem, całkiem. Uwaga! Obrót! Nie, nie dał się obrócić. Kurde. Będzie walka... O, shit! O każdy metr. O, to super. No, to kurczę, pierwsza trójka odjechała gdzieś daleko. Ale może... Oj! Oj! Ele... O, kurczę, Elek jest uszkodzone. Nie skręca. Znaczy nie, inaczej. Skręca. Ale samo istnieje w prawo, kiedy ja nie chcę, żeby skręcało. To jest akurat bardzo niefajne. No ale dobra, kurczę, mamy już jego cień aerodynamiczny, może przypadkiem? No, chyba jeszcze nie, ale on nie jedzie wcale tak szybko. Więc może tylko przyspieszenie mają lepsze, ale prędkość maksymalną mają niższą od mojego Elegii. I to by mnie bardzo cieszyło. Choć kurczę, mam uszkodzony samochód. Może być ciężko, żeby ich dogonić, no ale kurde! No w sumie... Utrzymuje stały dystans mniej więcej. Oj, ten gdzieś tam pojechał. W siną dal, więc zostaje tylko ten z Masakro. Oj, delikatny skok. Dobra, żeby nie zmoczyć, bo też za plecami mam kogoś. I to bardzo niedaleko. No właśnie. Dobra, tu na lewo. Tego trzeba wywalić. Dobrze. O, shit, no! Co ja zrobiłem? Mogłem go wyprzedzać, jakbym tylko wiedział, że tam jest meta. No pierwsza pozycja była tak blisko. Była na wyciągnięcie dłoni. No koleś, 13 sekund. Moim zdaniem powinieneś zdążyć. Bo to już naprawdę jest dosłownie tu. Tutaj, przed tobą. Przejedzie? Przejedzie. No niektórzy nie wiem czemu, ale robią tak, że jak są ostatni, to wolą nie skończyć. Co i tak się kurczę, przecież kwalifikuje jako porażka, więc nie wiem. Dlaczego? Ej, ale może weźmy powtóreczkę. Nie no, mało, za mało się zarabia. Rozumiem, że za pierwsze miejsce pewnie podwójną tą kwotę bym zarobił. Coś koło może 7 tysięcy. Pure awesomeness. Za mało literek niestety. Awesomeness powinno mieć 2 S na końcu. A dobra, uznajmy, że dobrze. No ktoś felicerem śmigał. A nie, ja na moje własne elegi całkiem nieźle. Ej, nie, nawet nie 7 tysięcy, tylko 5460 zarobi ten pierwszy gościu. Dobra. Coś jeszcze trzeba wykonać. Tylko co? No bo tak się nie wzbogacę, niestety. Nie, kiedy wpadają po 3000. Rozlatani. Drużyna pilotów musi dostarczyć 4 odrzutowce akrobacyjne z lotniska międzynarodowego Los Santos do Fortu Zancudo, a ich przeciwnicy wykonują coś tam. Mam nadzieję, że wystarczająco dużo głosów zebraliśmy, żeby wystartować właśnie z tym. Bo tam wrzuciłem okiem na Elgato, a na Elgato obraz jest spóźniony tam mniej więcej o 2-3 sekundy. I zobaczyłem, że ta akcja na środku, na dole miała też jakiś głos, jeden bądź dwa nawet. Więc zobaczymy, gdzie nas wrzuci. Alright. No przecieranie szlaku to jest kurde co innego, no nie! Ale co no, wyścig to wyścig, no ale nie the lowdown. 91,1. 91,1. Dobra, ilu nas? 6. Motory. I nie, o, nie tylko motory. Kurde, co tu wziąć? No, kurde, szczerze? Chyba Sanchez, nie? No, tam są samochody i tak dalej, a ja z tak motorkiem. Dobra, można. Tylko wiecie, co zauważyłem? Że chyba któraś z aktualizacji zabrała możliwość hazardu. Po prostu. Nie, serio, no teraz już widzieliście któryś raz z rzędu ten ekran i gdzie jest postaw na gracza? Gdzie to jest? Pani pije piwo. Nie, nieładnie. Ej, całkiem fajny sweter. Taki wojskowy. Nie, dobra, ale zgadliście już, do kogo podobny jest Super Lama bez maski? Znaczy, no można domyślić się, kogo wybrałem jako ojca. Bo pojawia się parę sławnych postaci po prostu. Parę sławnych postaci pojawia się do wyboru jako możliwi rodzice. No i też pojawia się pewna bardzo, no tragiczna, ale tragiczna w sensie, że zajrzała tragiczny koniec, ale w sumie bardzo dobra postać z pewnej gry.
na motorach to ja kurczę dobrze jeżdżę w miarę. Oj, szkoda, że teraz kurczę się odbiłem tak o ten słupek. Ale z drugiej strony dobrze, że nie skończyło się to śmiercią. Pomogło. Kurde, patrzę to na ręcznym, czyli z wyciągniętą nogą. Tak się wchodzi w zakręty. Okej, okay, ostry w lewo, po pagóreczkach tutaj. Jestem ciekaw, czy ktoś wybrał samochód. Tutaj, na przykład tego ballera na początku. Przecież taka lipa totalna by była. Wszyscy motory wzięli, wszyscy. Chyba. Nie, nie wiem, co wziął koleś za mną, ale ci przede mną na pewno wszyscy mieli motocykle. Okej, okay, delikatny offroad znowu. Okay, większy wyskok jakiś się szykuje, ale nie taki znowu duży. Jak on się mógł wywalić? Jakim cudem? Jak on to zrobił? Przez praktycznie niewykonalne. Musiał zaliczyć jakiś chyba słupek albo coś, oszyt. No, to samo jak ja teraz zaliczyłem, tylko kurczę, moje przednie koło masakruje takie słupki, a nie kierowcę. Ja no, dobry samochód nie jest zły. Nie, dobra, nie będziemy śmigać na jednym kole. Tutaj się liczy prędkość, więc dociskamy maszynę jak najbardziej do ziemi. Oj, ostry, ostry zakręt, a nie na tyle ostry, żebym go nie wyrobił. No, oj, shit. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, wracaj na drodze szybciej. Ej, czy mam wrażenie, że moja maszyna jakoś wolniej jedzie? A może tylko mi się wydaje? Jak nowy rekord świata 2 minuty i 115 tysięcznych sekundy? Jak to tak to? I tak zawsze na drugich okrążeniach jest lepiej, no bo już motor jest rozpędzony, czy tam samochód. No maszyna, którą jedziesz, no. Dobra, uwaga, pamiętam ten zakręt. Dobra, teraz lepiej trochę poszło, troszeczkę, nieznacznie. Może tą cenną sekundę teraz skróciłem do nich. Czy mnie, no w sumie? Chyba nie, tak szczerze. Patrzę na minimapę i mniej więcej utrzymują stałą odległość ode mnie, albo inaczej ja od nich, ale zawsze mogą uprawiać delikatny road rage, czyli nie wiem, kopać się, obrzucać siebie granatami i tak dalej. No tam jest walka o pierwsze miejsce cały czas, więc może coś się zmienić, ktoś się może wywrócić zawsze, a tylko na to liczę. Choć w sumie pewnie nie dlatego oni są na takich właśnie miejscach, żeby mieli się teraz przewrócić, no właśnie. Więc pilnuj piechol swojej godnej trzeciej pozycji, no bo trzecia pozycja, sorry, ostatnie miejsce na pudle, no to jest godne miejsce jeszcze mimo wszystko. Czwarte jest mega słabe, bo kurczę, otarłeś się o medal. I też srebrne jest chyba gorsze nawet niż brązowe, bo byłeś o krok od złota. Ale też w sumie o krok od brązu. A nie, dobra. Czy ja zrobiłem kiedyś w ogóle jakiś medal w swoim życiu? Za odwagę! Nie. Nie, to naprawdę to nie. Nie zdobyłem żadnego swojego medalu, ale to nie jest czas na zdobywanie medali. Ale cholera, obawiam się, że może taki czas nadejść i to już niedługo. Patrząc na obecną sytuację geopolityczną. No. To może być krucho. Więc grajcie w strzelanki i w trakcie animacji przeładowania broni patrzcie uważnie i zapamiętujcie szczegóły. A, taka moja drobna rada. No chyba, że jesteście z tych, co od razu pójdą skapitulować i dostaną kulkę w głowę. Choć nie, w sumie co ja gadam, jeżeli teraz by doszło faktycznie do konfliktu, no to się odbędzie poza naszym, powiedzmy... Nie, no inaczej, my nie będziemy mieli wpływu na to zupełnie. To będzie tutaj wciśnięty czerwony guzik gdzieś w Rosji, tu może gdzieś w Chinach, tutaj jakieś państwo trzeciego świata nagle się okaże, że też ma broń nuklearną. Amerykanie jeszcze też cyklą, bo przecież deterrent musi być. No... Nie no, deterrent to może nie. Deterrent to jest akurat złe słowo w tym konkretnym przypadku. No nie no, musi być po prostu odpowiedź zbrojna. Oni strzelają nuklearną rakietą, my też musimy. No nie może być tak, że sami Rosjanie zostaną na powierzchni Ziemi, kiedy świat pójdzie w piździet. No. Lepiej totalne post-apo. I ludzie pochowani w bunkrach później będą mogli sobie odświeżyć Fallouta, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało wyjście na powierzchnię. Nie, dobra kochani, ale w tym miejscu skończę ten materiał, tylko jeszcze zobaczymy, ile zarobiłem sobie za to trzecie miejsce. No 2000, niezbyt fajnie. No ale lepszy ryc niż nic. Dobra kochani, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.